Czy masz świadomość? Projekt jest odpowiedzią na postulaty zgłaszane przez obywateli dotyczące konieczności udoskonalenia możliwości korzystania z mechanizmu bezpośredniego sprawowania władzy w gminach, powiatach i województwach. Fragment uzasadnienia projektu zmiany ustawy o referendum lokalnym. Zaczęło się od tego, że w 2008 roku jedna z osób stwierdziła, że skoro prawo nie działa, to zróbmy referendum. Powiesiła w internecie prośbę, żeby osoby, które są za organizacją referendum, podpisały się. W ten oto sposób poznaliśmy kolejną ustawę o referendum lokalnym, która krok po kroku wskazuje, co należy zrobić. Udało nam się wówczas zebrać 6 tysięcy podpisów, a potrzebnych było 15 tysięcy. Rok później zebraliśmy już 20 tysięcy i wtedy referendum się odbyło, ale żeby jego wynik został uznany za ważny, potrzebne były aż 33 tysiące głosów. Wywiad wstaje rano i dalej pisze pisma. Naszym zdaniem referenda powinny służyć obywatelom, a nie partiom politycznym. Chcemy, aby partie podzieliły się władzą i odpowiedzialnością z obywatelami. Piotr Duda, Rafał Górski, Referenda dla Obywateli, 2013 rok. Dzień dobry Państwu, z tej strony Rafał Górski, kolejny odcinek podcastu Czy masz świadomość w ramach tygodnika spraw obywatelskich. Dzisiaj Państwa i moim gościem jest Jarosław Sachajko, poseł na Sejm RP, koło poselskie Kukiz 15, demokracja bezpośrednia. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry, kłaniam się nisko. Panie pośle, szykuje nam się rewolucja, jeśli chodzi o referenda lokalne. Dzięki panu i Kukizowi 15 ta rewolucja przyszła po wielu, wielu latach oczekiwań. Co zmienia nowelizacja ustawy o referendum lokalnym? Panie redaktorze, szanowni państwo, na początek ja jednak muszę tutaj sprostować, bo to tak naprawdę to nie dzięki nam i Pawłowi Kukizowi czy mi, tylko dzięki ludziom, którzy przyszli do nas i powiedzieli, że jest jakieś wielkie draństwo w samorządach, jeżeli chodzi o referenda, że referendum nie da się zrobić. Wiele organizacji się tym zajmowało. Nie wiem, jak sobie chyba dobrze przypominam, również Instytut Spraw Obywatelskich chyba nawet projekt ustawy przygotował w tym zakresie, więc to tak naprawdę tych społeczników jest dużo i ich było kiedyś jeszcze więcej, tylko z tego powodu, no ten drugi cytat, który pan przeczytał, no, że były tak zaporowe te różnego rodzaju wskaźniki, to ludzie się zniechęcali do różnego rodzaju działalności obywatelskiej, społecznej, a nawet w ramach spółdzielczości ludzie nie chodzą na wybory, na walne, ponieważ widzą, że swoją bezsilność. Dlatego to trzeba zmienić. Tak, ja tutaj się wtrącę. Tak właśnie ostatnio sprawdziłem portal referendumlokalne.pl Tomasza Zakrzyskiego. No i niestety ten portal po prostu przestał istnieć. Tomek przez lata po prostu pracował, tyrał, harował na to, żeby popularyzować referenda lokalne. No ale ile można, jak się okazuje. I tak jak pan poseł powiedział, niektórzy po prostu nie dotrwali do tego momentu. Dokładnie. Dlaczego tak się zdarzyło? Po prostu ustawa była, no bo tego wymagała konstytucja, artykuł 170 konstytucji, więc przygotowano ustawę, ale na wszelki wypadek to zrobiono takie zaporowe dane, że większość referendów była nieważna. Zresztą pojawił się bardzo ciekawy artykuł z 28 listopada 2001 roku przygotowany przez sieć obywatelską Watchdog i on tutaj w samym tytule, który oddaje całą treść, ale zachęcam wszystkich do przeczytania tej treści. Referendum wygrywa się przez niską frekwencję. I to było to, że około 80 kilku procent referendów było nieważne. No tutaj chyba taką
maksymalną szczerością wykazała się pani prezydent Warszawy, kiedy było organizowane referendum, żeby ją odwołać, zaapelowała do swoich wyborców, żeby nie iść do referendum, aby ono było nieważne. W większości to się odbywa taką pocztą pantoflową, bo w wielu gminach wójt jest głównym pracodawcą. No i teraz ludzie wiedzą, że jak no pójdą do referendum, no ono będzie prawdopodobnie nieważne, no ale widziano mnie tam. No, byłem zamieszany w to referendum. I lepiej się nie wychylać, bo można mieć kłopoty. Czyli my tutaj zmieniliśmy właśnie zmniejszyliśmy znacząco ten wskaźnik ważności referendum, ponieważ ten wskaźnik ważności referendum przy referendum merytorycznym z 30% zmniejszyliśmy na 15%, a przy referendum odwoławczym wójta, burmistrza czy prezydenta zmieniliśmy to tak, że to jest 3/5 tych, którzy głosowali na danego wójta, burmistrza czy prezydenta, bo do tej pory było 3/5 wszystkich, którzy poszli na ostatnie wybory, a my tutaj mówimy tych 3/5, ale którzy na niego głosowali. Co taka zmiana będzie implikowała? No to, że obydwie strony, nazwijmy to dyskusji nad danym problemem, będą apelowały do swoich zwolenników, aby pójść na to referendum. Bo jeżeli no, druga strona nie pójdzie, to zaakceptuje tę większość, która poszła do tego referendum. Czyli nie będzie już tak, aby referendum wygrywać niską frekwencją. Tutaj w trakcie obrad Senatu nad tym projektem ustawy tam próbowano zarzucać temu projektowi, no, że właśnie obniżenie tego progu spowoduje, że mniejszość będzie rządziła. No nic bardziej mylnego, ponieważ wszystkie samorządy, widząc to, że ta frekwencja nie musi być wysoka, żeby coś przegłosować, no będą zachęcały swoich wyborców, aby pójść do tego referendum. Nawet jeden z posłów, jak padło to ten zarzut, że tu jakaś mniejszość będzie rządziła gminą, zapytał się, przepraszam, jeden z senatorów zapytał się, no a co z aktywną większością? No w końcu ta gmina, to miasto należy do mieszkańców, a nie tylko do prezydenta czy wójta. Więc to jest jedna rzecz. Co jeszcze, panie pośle, się zmienia? Kolejnym problemem, jaki był, i to pan redaktor w drugim cytacie zauważył ten problem, że bardzo mało czasu było na zebranie podpisów. My ten czas zwiększyliśmy trzykrotnie do 6 miesięcy. No i znowu były takie prześmiewcze głosy, no takie pełne pogardy. No dlaczego tak dużo czasu trzeba, żeby zbierać te podpisy? No wytłumaczyłem, mam nadzieję, że to zrozumieli, że no, obywatele najczęściej pracują i w Polsce często pracują na dwóch etatach. I tę swoją działalność społeczną robią kosztem własnego czasu, którego jest mało, i własnej rodziny. I nie trzeba ich w jakiś sposób zmuszać do heroicznego czynu. I ten okres powinien być wydłużony. Również zmniejszyliśmy liczbę podpisów, jakie należy zebrać, aby wywołać to referendum. Zmniejszyliśmy tę liczbę o połowę, zarówno w referendach gminnych, jak i referendach pozostałych. Chodzi o to, żeby w końcu przestać protestować, blokować ulice, blokować budynki, tylko żeby ludzie chodzili do referendów i się policzyli, żeby zobaczyli, kto ma rację, żeby budować wspólnotę, a nie się cały czas dzielić. Również skróciliśmy terminy i zrobiliśmy te pewne terminy, jeżeli chodzi o odwołania do sądu, żeby sąd też miał określony czas na odpowiedź, na referendum, a jednocześnie również wydłużyliśmy termin na uzupełnienie jakichś ewentualnych braków.
Również zobowiązaliśmy władze gminy czy miasta do udostępniania lokalu, żeby ta debata mogła gdzieś się w jakichś takich cywilizowanych warunkach odbywać. Nie tylko, no, nie wiem, pod chmurką, tylko żeby władze gminy udostępniały lokal, żeby można było przedyskutować merytorycznie, o co chodzi. Czy nam jest potrzebna bardziej fontanna, czy bardziej droga? Czy nam jest potrzebna droga tu, czy droga tam? I jeszcze raz, to wszystko jest podyktowane temu, aby budować wspólnotę, aby nie próbować wymuszać protestami, a właśnie referendum wybierać najlepsze rozwiązanie. A panie pośle, a kto zyska, a kto straci na tych zmianach? Tak naprawdę to wszyscy zyskają, bo proszę zauważyć, no przede wszystkim zyska lokalna społeczność. Ale jeżeli będzie wójt, który spełni obietnicę, no to nie ma się czego on obawiać, a wprost przeciwnie, jeżeli dostanie po raz kolejny silny mandat, że jego pomysły się podobają, albo jego osoba przy referendum odwoławczym organu dalej jest bardzo popularna, to jest dla niego plus, bo również w trakcie debaty senackiej jeden z senatorów powiedział, że tutaj no, te patologie są, ale jak już są, to są małe i jest karanie wszystkich. No a ja się z tym nie zgadzam, że to jest czy kogokolwiek karanie. To jest właśnie docenienie aktywnych, pracowitych samorządowców. A jeżeli jakiś samorządowiec jest niegodny tego, to ten, który ten mandat dał, czyli społeczeństwo, powinno mieć realne narzędzia, żeby ten mandat odebrać. Właśnie w referendum. I to się tutaj dzieje, ale najwięcej zyskuje wspólnota. I ona zyskuje kilkukrotnie. Po pierwsze, no, gmina się, czy miasto rozwija się tak, jak ona sobie tego życzy, a nie jak sobie życzy prezydent czy wójt. Po drugie, uczy się też ta gmina i gminy między sobą zaczną rywalizować. Rywalizować pozytywnie, no bo jeżeli ten przykład z tą fontanną, no jakaś gmina będzie inwestowała w to, żeby mieć fontannę, a nie będzie się rozwijała gospodarczo, a jakaś gmina obok będzie się rozwijała gospodarczo, no to tam będą wyższe zyski, tam ludzie będą mieli pracę. No a ci mieszkańcy tej gminy, patrząc na gminy sąsiednie, no pomyślą, że no, chyba trochę przesadziliśmy z tym upiększaniem naszej gminy, może ona jednak powinna się również gospodarczo rozwijać. Więc tu nie ma nikogo, kto by tracił. No tracić mogą tylko nieuczciwi samorządowcy, którzy poszli do samorządu, żeby albo nic nie robić, albo siebie wzbogacić. No i takich przykładów no niestety troszeczkę w naszej samorządowości było. No. Ta murowana Goślina może takim skrajnym przykładem była, kiedy trzeba było, aż CBA wyprowadziło wójta, bo rok wcześniej zabrakło kilku głosów, żeby odwołać tego wójta. No, gdyby ta ustawa, którą mamy, obowiązywała, no to dużo wcześniej sami mieszkańcy by się pozbyli nieuczciwego samorządowca, niż mieć wstyd na całą Polskę. A dlaczego Prawo i Sprawiedliwość poparło tą nowelizację? No to pytanie jest, na to pytanie będzie może trudno odpowiedzieć tak jednoznacznie, no bo myślę, że poparło dlatego, że czuło, że tak trzeba zrobić. No tu pytanie byłoby zaraz drugie, dlaczego wcześniej tak nie uważało. No to może trafił taki już czas na to, no, żeby takie rozwiązanie było. Referenda, był to nasz postulat od 2015 roku. W tej kadencji zdarzyło się tak, no nie wiem, palec Boży, cud, jakby to nie nazywać, że nasze trzy głosy były dosyć ważne dla większości. No, nasze, to, czyli kogo? Kukiz 15 Demokracji Bezpośredniej. Mhm. I zostaliśmy poproszeni przez Prawo i Sprawiedliwość, aby im pomóc w ich pomysłach. No i Paweł Kukiz powiedział, że on z każdym będzie rozmawiał, kto będzie chciał zmieniać Polskę. No i podpisaliśmy ponad rok temu porozumienie programowe,
porozumienie programowe, które dotyczyło właśnie kilku ustrojowych rzeczy, czyli ustawa antykorupcyjna, referendum lokalne, sędziowie pokoju i kilka takich ustaw gospodarczo-rolniczych. No i Prawo i Sprawiedliwość no, wywiązuje się jak na razie z tego porozumienia programowego. I cieszymy się, że tak to zadziałało. I jednocześnie troszeczkę rozczarowani jesteśmy postawą Solidarnej Polski, która nie zagłosowała za tym rozwiązaniem, a jednocześnie, kiedy Solidarna Polska była w opozycji w 2013 czy 2014 roku na swoim kongresie programowym, mówiła, że no, dla nich referenda też są ważne i chcą wzmocnić instytucję referendum. No tutaj mieli okazję, aby ją wzmocnić, a niestety nie wzmocnili, a byli przeciwni. I kolejne zaskoczenie, myślę, że niemiłe. PSL, Koalicja Polska, która z nami razem startowała, czy my z nią startowaliśmy w 2019 roku i miała to wpisane w swoich obietnicach przedwyborczych, no wstrzymała się od głosu. Dlatego chcemy w kolejnej kadencji zmienić ordynację wyborczą na ordynację mieszaną, żeby jednak posłowie bardziej bali się swoich wyborców niż swojego aparatu partyjnego, bo podejrzewam, że tutaj aparat partyjny PSL-u no, zmusił ich do tego, aby złamać obietnicę wyborczą. A jakie grupy interesu były przeciwne tej zmianie? Jakie argumenty pojawiały się podczas debaty w parlamencie? Toczy się wojna z gotówką. Prowadzą ją banksterzy, rządy i korporacje. Likwidacja gotówki to odebranie ci wolności wyboru. To wykluczenie tych, którzy nie chcą lub nie mogą korzystać z kart. To kontrola i inwigilacja tego, co robisz. Małymi krokami zabierają ci wolność. Za kilka lat będziesz uzależnionym od państwa i banksterów. 100% kontrolowanym, nowoczesnym niewolnikiem. A jeśli będziesz niewygodny dla władzy, to twoje konto zostanie po prostu zablokowane. Bądź czujny. Gotówka to wolność. Bronimy gotówki przed likwidacją. Wejdź na brońgotówki.pl i pomóż nam. Tu sprzeciwiały się stowarzyszenia samorządowców i samorządowcy, co mnie bardzo zasmuciło, no bo osoby, które dostały demokratyczny mandat, no bo zostały wybrane w demokratycznych wyborach, nagle widząc to, że obywatele mogą mieć nad nimi kontrolę i tutaj z tą kontrolą to też nie należy się jej bać, bo wcześniej w tym pierwszym projekcie naszej ustawy my zaproponowaliśmy referenda bezprogowe. No tutaj są jednak progi 3/5 przy odwoławczym i 15% przy merytorycznym, czyli to już nie jest referendum bezprogowe i przy merytorycznych są to dwa referenda na kadencję. Czyli to nie jest nic, co by mogło wywalić budżet gminy. No bo można byłoby sobie wyobrazić, że jest jakaś grupa, która by chciała cały czas robić referenda. No i no referenda są, jest to drogi sposób sprawowania władzy. Dlatego tutaj ustaliliśmy, że pierwsze referendum będzie 2 lata po rozpoczęciu kadencji. Czy dany wójt rzeczywiście to robi, to co obiecał? Przez 2 lata można już pokazać się. No i drugie referendum nie będzie szybciej niż tam około roku przed końcem kadencji, żeby też nie wchodzić w okres wyborczy i żeby to referendum nie było elementem kampanii wyborczej. Więc tutaj Mówimy, rozumiem, o referendum odwoławczym. Tak, nie, mówimy o referendach merytorycznych, bo odwoławcze, no to one może być częściej, bo różne rzeczy mogły się zdarzyć. Te referenda merytoryczne są 2 razy na kadencję, a odwoławcze mogą być częściej. I kto był przeciw? Takie było pytanie. No właśnie różnego rodzaju stowarzyszenia samorządowców, czyli Stowarzyszenie Miast Polskich, Stowarzyszenie Miasteczek Polskich, Stowarzyszenie Powiatów
I te organizacje jako główny argument, co im się nie podobało, to właśnie możliwość odwołania organu, czyli wójta, prezydenta i tak dalej. Co jest dziwne, no bo jeżeli wójt, prezydent naprawdę pracuje tak, jak powinien pracować, to się nie ma czego obawiać, bo są samorządowcy, którzy dostają 85% głosów już w pierwszej turze, kilka kadencji pod rząd. No zresztą tam trzech czy czterech senatorów chwaliło się, że było samorządowcami przez 12 czy tam 15 lat, wiele, wiele lat pod rząd. No to znaczy, że nie mają się tacy samorządowcy, którzy pracują uczciwie, mieszkańcy to zauważają, obawiać, że zostaną odwołani. 5 lat, bo w ubiegłej kadencji wydłużyliśmy okres sprawowania mandatu samorządowego do 5 lat, to jest naprawdę bardzo dużo czasu. Dlatego jeżeli jest źle, no to obywatele, tak jak powiedziałem, dali mandat, mogą go również w dowolnej chwili odebrać. No mi przypomina, jak słuchałem, czy przypatrywałem się tej debacie, tam występował dość aktywnie senator Zygmunt Frankiewicz. Przypomina mi to właśnie stare czasy. Jeden z tych cytatów, który ten drugi z Stowarzyszenia Gliwiczanie dla Gliwic właśnie był związany z Gliwicami. Ja przypomnę Państwu, że senator Zygmunt Frankiewicz był prezydentem Gliwic w latach 93-2019. Sporo czasu. Teraz jest prezesem Związku Miast Polskich, jest przewodniczącym Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej. I on między innymi reprezentował środowiska, które były bardzo przeciwne tej zmianie. Natomiast w tym ten cytat pochodzi z wywiadu. Wstaję rano i dalej proszę, piszę pisma, które przeprowadziliśmy właśnie wiele lat temu. Tam Gliwiczanie 3 razy podchodzili do referendum, chcieli odwołać pana Frankiewicza. 3 razy to nie było możliwe właśnie z różnych przyczyn, o których dzisiaj rozmawiamy, takich zaporowych, które są w tej starej ustawie. Tam się działy sceny dantejskie, bo jak w tym wywiadzie opowiadają społecznicy, nawet Urząd Miasta się angażował w kampanię antyfrekwencyjną. Była specjalna strona Stop Referendum, która później okazała się być prowadzona przez pracownika Urzędu Miasta, pana zarządzonego przez pana Frankiewicza. I takich historii moglibyśmy dziesiątki, jak nie setki z całej Polski opowiadać. I dzisiaj również tutaj te głosy w tej debacie parlamentarnej się odezwały, no bo ci państwo, te grupy interesu, ta ustawa ich narusza, ich interes. No, szanowni państwo, dlaczego tak jest? No, przez samorządy różnych szczebli przepływają gigantyczne pieniądze. Bo bardzo często się mówi o tym, jakie pieniądze ma rząd, tutaj budżet centralny, ale samorządy dysponują podobnym budżetem. I teraz jakoś cicho jest przy okazji właśnie tego budżetu, jakoś cicho jest przy okazji tych dużych wydatków, które tam są. Często zdarza się, może jednak powiem zdarza się, nie często, przepraszam, no, że w urzędach i różnych instytucjach podległe są zatrudniane znajome króliczka i to nie jest optymalne funkcjonowanie danej jednostki samorządowej, a to są nasze pieniądze. Albo będą one racjonalnie wydawane i się będzie dobrze gmina rozwijała, no albo będzie marazm. A marazm oznacza, że jest bieda, że ludzie wyjeżdżają, że usługi publiczne, które powinny naprawdę być na wysokim poziomie, są, bo muszą być. Więc te zmiany, które tutaj są zaproponowane, na pewno nie będą ze szkodą dla obywateli, mogą być ze szkodą dla tych samorządowców, którzy sobie zrobili, przepraszam, paśnik z samorządu.
Tak, to co jeszcze pan powiedział, to przypomina mi historię z 2015 roku, z końcówki kadencji PO-PSL. Tam była procedowana ustawa prezydenta Komorowskiego o samorządzie. I pamiętam na komisjach, kiedy byliśmy i podnosiliśmy kwestię referendów lokalnych, to samorządowcy grzmiali, że to spowoduje chaos, że to jest oddawanie obywatelom władzy, a przecież ci obywatele już i tak decydują raz na 4 lata. I tutaj te głosy w tym roku również się powtórzyły. I zawsze one, kiedy je słyszę, to przypomina mi się, jak to samorządy psioczą i narzekają na PiS, zły PiS, który odbiera im władzę w takiej czy innej postaci. Natomiast już te same samorządy i samorządowcy niespecjalnie widzą podobieństwa w swoim zachowaniu, bo oni z kolei chcą utrudnić nam, obywatelom, sprawowanie tej władzy w sposób jak najczęstszy. Jak najbardziej. I tutaj jeszcze zwrócę uwagę, że w Sejmie no ani Lewica, ani Platforma nie poparły tej ustawy, były przeciwne. W Senacie ta większość rządząca, czyli w Senacie rządzi opozycja, ta, która jest w Sejmie, czy w Senacie rządzi Platforma Obywatelska, PSL i Lewica, oni złożyli wniosek, aby odrzucić tę ustawę w całości. To jest ta część, która przez lata odwoływała się do Konstytucji, a przecież artykuł 4 Konstytucji wprost mówi, że władza zwierzchnia w Rzeczpospolitej Polskiej należy do narodu. Naród sprawuje władzę przez swoich przedstawicieli lub bezpośrednio. No i właśnie to, co proponujemy, to są narzędzia bezpośredniego sprawowania władzy. A tutaj ci samorządowcy i politycy, którzy się powołują na konstytucję, już nie chcą tej konstytucji w żaden sposób respektować, bo ona im już nie pasuje. Notabene zmieniliśmy jeszcze jedną rzecz, bo w poprzedniej wersji ustawy, tej, która wciąż jeszcze niestety obowiązuje, jest takie kolejne zabezpieczenie, że referenda mogą być tylko wywoływane w istotnych sprawach. No i my zaproponowaliśmy, aby wykreślić słowo istotne, bo kto decyduje, dla kogo co jest istotne? Dla różnych osób mogą być różne rzeczy istotne i to nie powinien być powód do tego, aby referendum nie wywoływać. Notabene to jest znowu spełnienie artykułu 170 Konstytucji, bo tutaj w tym artykule 170 nie ma w ogóle o istotności danego tematu. Jest napisane, że członkowie wspólnoty samorządowej mogą decydować w drodze referendum o sprawach dotyczących tej wspólnoty, w tym o odwołaniu pochodzącego z wyborów bezpośrednich organu samorządu terytorialnego. I dalej jest napisane, że zasady i tryb przeprowadzania referendum lokalnego określa ustawa. Nie ma ani jednego słowa o istotności. No więc ci, którzy się powołują na konstytucję, tu próbując uderzyć w tę ustawę, no uderzają też w konstytucję i robią to bezpardonowo, tu już im nie przeszkadza. Na najbliższym Sejmie będzie głosowany ten głos senacki, aby tę ustawę odrzucić. Mam nadzieję, że znajdzie się większość kwalifikowana tak, żeby ta ustawa jednak weszła w życie. Pan prezydent ją podpisze, bo naprawdę jest bardzo dużo nieprzychylnych właśnie z tej strony samorządowej głosów, żeby było tak, jak jest, żeby nic nie zmieniać.
No właśnie, dlaczego to, panie pośle, tak długo musieliśmy czekać na zmianę w ustawie o referendum lokalnym? Pytam w kontekście też trochę naszej kampanii Obywatele Decydują, którą prowadzimy od 2011 roku. Pamiętam jeszcze Platformę Oburzonych w 2013 roku, którą zakładaliśmy z Piotrem Dudą i z Piotrem, i raczej z Pawłem. Z Piotrem Dudą i Pawłem Kukizem. Później był 2015 rok, z kolei porozumienie między Solidarnością a PiS-em, w którym to porozumieniu były te referenda lokalne. Później przez 4 lata między 2015 a 2019 nic się w tej temacie nie ruszyło, nic się nie ruszyło w tym temacie. W 2019 nowe porozumienie między NSZZ Solidarność a PiS-em i nadal nic. Tak jak pan poseł wspomniał, my w 2021 przedstawiliśmy projekt nowelizacji ustawy o referendum lokalnym prezydentowi, później KPRM-owi, no i też nic nie działo. Dlatego też na wstępie dzisiejszej rozmowy pozwoliłem sobie podkreślić państwa wkład, bo mam wrażenie, że gdyby nie pan i Paweł Kukiz, no po prostu nadal byśmy byli w tkwili w tym miejscu, w jakim byliśmy przez ostatnie 12 albo więcej lat. Panie redaktorze, może pan redaktor mieć rację, ale ja dalej podkreślam wpływ tych setek czy tysięcy ludzi, którzy za tym latami chodzili. Podkreślam wpływ chociażby państwa instytutu. Wszyscy są potrzebni. No tutaj może potrzeba była ta chwila, kiedy to okienko na wiele zmian ustrojowych się nam pojawiło. Bo chociażby ustawa antykorupcyjna jest to ustawa, którą obiecała Platforma w 2005 roku jeszcze, no i tego nie zrobiła. To te wszystkie ustrojowe rzeczy były już dawno obiecane, a nie były zrobione. My chcemy, aby w Polsce budować wspólnotę i przestać się dzielić, a to można zrobić tylko za pomocą narzędzi demokracji bezpośredniej, społeczeństwa obywatelskiego. No i chcemy dalej przy tym trwać, dlatego też uważamy, że ordynacja mieszana również znacząco poprawi jakość polityków, bo politycy będą odpowiedzialni przed swoimi wyborcami, tak jak właśnie samorządowcy, o czym teraz mówimy, a nie przed szefem tej czy innej partii. No, bo mamy coraz gorsze parlamenty, jakąś negatywną selekcję posłów, co niestety odbija się i na jakości prawa, i na naszym życiu publicznym. A jakie jest zainteresowanie dziennikarzy i tak zwanych wolnych mediów tym tematem, o którym rozmawiamy? Panie redaktorze, powiem, że słabe, nie chcąc mówić żadne, ale to już nie jest nie pierwszy raz. Ja byłem w szoku przy referendum w 2015 roku, kiedy ówczesny prezydent Komorowski wywołał referendum, chcąc pozyskać głosy, które były oddane na Pawła Kukiza, i o tym referendum nikt nie mówił. W mediach ono było przemilczane, było tak mocno przemilczany, że do referendum poszło niecałe 9% obywateli. No, w tych 9% tam prawie 90% było za właśnie zmianą ordynacji wyborczej na jednomandatowe okręgi wyborcze i zmianą finansowania partii politycznych. No ale to było 9% z 50%, jakie są w tej chwili obowiązujące przy referendach ogólnokrajowych. Kolejny zaporowy próg i kolejna zmiana, którą chcemy zrobić na samym początku kolejnej kadencji, żeby te referenda ogólnokrajowe również ożywić. Ale media milczą i to bez względu na to, czy to jest telewizja publiczna, czy to są telewizje prywatne, czy media społecznościowe. Dlatego też tutaj będzie w całej Polsce w tym samym dniu ten dzień referendalny, te dwa dni referendalne,
które będą ogłoszone przez premiera, czyli to tego się nie da już przemilczeć. Ale jak na razie, aby tej inicjatywy nie nagłaśniać, może jeszcze niektórzy liczą, że dzięki temu, dzięki postawie Senatu, ta ustawa upadnie, więc może oni jeszcze na to liczą, chociaż no, byłoby to bardzo dziwne, jeżeli ta ustawa by nie przeszła. Teraz mam nadzieję, że Solidarna Polska pójdzie po rozum do głowy i przypomni sobie swoje obietnice również. No. Ale, tak, jasne. Ale milczenie mediów jest bardzo niepokojące. Czwarta władza milczy. I ostatnie pytanie, co nas czeka w samorządach w związku z tą zmianą przepisów? Myślę, że samorządy powoli, ale zaczną się zmieniać. Zaczną dużo więcej rzeczy konsultować zawczasu ze społeczeństwem, obawiając się tego, że jeżeli rzeczy nie będą skonsultowane, nie będą transparentne, no to będą wywoływane te referenda. Więc może niekoniecznie w pierwszym czy drugim roku już samorządowcy odmienią się, bo może trzeba dać im trochę czasu, ale po tym pierwszym ogólnokrajowym referendum myślę, że dużo samorządowców inaczej zacznie podchodzić do mandatu, który otrzymali. Będzie to bardziej mandat otwarty na społeczeństwo, będzie dużo więcej rozmów, dyskusji, spotkań z lokalnym społeczeństwem, aby nie doprowadzać do takich zaogniania sytuacji kończącej się referendum. W tym miejscu postawmy kropkę. Dzisiaj Państwa i moim gościem był pan Jarosław Sachajko, poseł na Sejm RP, Koło Poselskie Kukiz15, Demokracja Bezpośrednia. Dziękuję za rozmowę, panie pośle. Dziękuję również. A z Państwem żegna się już Rafał Górski. Kolejny odcinek podcastu Czy masz świadomość w ramach Tygodnika Spraw Obywatelskich już za tydzień we wtorek. Do usłyszenia. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia w następnej audycji Czy masz świadomość. Wszystkich naszych podcastów możesz słuchać na portalu institutsprawobywatelskich.pl oraz na kanałach Instytutu Spraw Obywatelskich w serwisach YouTube i Spotify. Słuchaj, myśl, działaj.